Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na odcinek Ochrona przed Zamarznięciem. Ochrona przed zamarznięciem borówek, truskawek i innych roślin, które zimują w ziemi. W dzisiejszym odcinku to bohaterem jest woda i podlewanie podlewanie naszych roślin w celu zabezpieczenia przeciw zamarzaniem. I tak, jesteśmy przy truskawkach, truskawkach w donicach. Widzicie zresztą, one tutaj czekają na żeby je zabezpieczyć przed przymrozkami, przed mrozami. Z tego powodu, że mróz uszkodzić może bardzo łatwo system korzeniowy, szczególnie w roślinach takich, które są w donicach, dlatego że już tutaj nie ma tej ziemi wokół. Ale również truskawki takie w gruncie. Widzicie, są truskawki, one nam zimują, ale truskawki mają dość płytki system korzeniowy, około 15 cm maksymalnie myślę. Mamy też nasze krzaki owocowe. Mamy borówkę amerykańską, tutaj. Mamy jagodę kamczacką, mamy jeżynę, mamy malinę. To są też rośliny, akurat tutaj te, te krzaki owocowe, czyli maliny, z, z płytkim systemem korzeniowym. I im bardzo łatwo jest przemarznąć. Te rośliny są narażone na szybsze przemarzanie niż te z takim głębokim systemem korzeniowym. O tych roślinach, które siejemy na wiosnę, nie martwimy się przecież. Ale zauważcie, że czosnek zimowy, ten ozimy, tak jak ja też sadziłem już czosnek sadzimy na około 10 cm pod powierzchnię ziemi, po to żeby nie przemarzł. Te 10 cm okej, okay, ale malina system korzeniowy ma dość płytko, bo nawet z tych korzonków tak po 2-3 cm pod powierzchnią ziemi te korzenie się rozrastają. No i co zrobić, żeby takie krzaki, które niedługo obetniemy, oczywiście te, które już owocowały. Te, które owocują na pędach dwuletnich, czyli w tym roku nie owocowały, będziemy zostawiać. Takie, które nie miały owoców. Ale o tym cięciu to będzie odcinek jeszcze jeden, powtarzający, przypominający o tym, jak to dokładnie zrobić. Ale dzisiaj zabezpieczyć maliny. Zabezpieczyć maliny przed mrozem. Ale nie tylko. I tutaj moje borówki sadzone wiosną, również będę zabezpieczał za chwileczkę. I te, które rosną już kilka lat, niektóre i te, które dosadzałem, też ich jest ich sporo, ale również truskawki, które rosną w beczkach, dlatego że one są bardziej narażone na przemarzanie, tak jak w truskawkach wiszących, no bo tutaj wszędzie ten mróz może wynikać. No dobrze, mówiłem tylko o tych owocowych krzewach, krzakach, ale jesteśmy przy iglakach, czy one również. Mogą przemarznąć? Oczywiście. De facto, wszystkie rośliny, które zimują, które zostawiamy na zimę, mają możliwość przemarznięcia. I nie chodzi nam o te górne części. W jednym z odcinków pokazałem, powiedziałem o tym, że ciepła pogoda jesienią, wysokie temperatury jesienią, to nie jest dobrze dla roślin kwitnących, owocujących, czyli na tych owocowych krzewach. Z tego powodu, że tam pojawiały się pączki. Pączki kwiatowe, najpierw pączki listkowe, i one przemarzną, i w tych miejscach już nie będzie listków, czy owoców, czy kwiatów i owoców. No ale przy takich roślinach nieowocowych, jak na przykład przy tujach, no tutaj sytuacja i innych oczywiście iglakach, innych drzewach. Sytuacja wygląda podobnie, chociaż system korzeniowy tych roślin jest dużo większy, dużo. Głębszy, ale też szerszy, bo są rośliny, które mają płytki system korzeniowy, ale dość rozłożysty. Ale takie, które mają na głębokość około pół metra ten system korzeniowy i tutaj jest sytuacja przemarzania tej rośliny jest troszkę mniejsza. Oczywiście, ochroną przeciw zamarzaniu roślin, niektórych na przykład takich kwitnących również, to jest jakieś otulanie, to jest owijanie słomą. Oczywiście to również jest istotne w takich sytuacjach, ale wyobrażacie sobie, że ja bym te wszystkie tuje, wszystkie te drzewa i krzewy miał słomą otulać czy inną jakąś włókniną, no to jest niemożliwe i raczej jeszcze chyba się nie spotkałem z tym. Chyba, że pojedyncze takie drzewa, które te warunki nie są na nasze polskie warunki trochę zimowe, chociaż te zimy już są łagodniejsze, ale Chodzi o to, że nie wyobrażam sobie, żebym je ocieplał czymś, o, otulał, ale możecie zrobić bardzo prostą rzecz i teraz do sedna. Otóż chodzi o podlewanie. Podlewanie jesienne, podlewanie wczesnozimowe, ale również w okresie zimy, takiej łagodniejszej, należy te wszystkie nasze rośliny, te drzewa podlać. I nie słuchajcie, że my tylko damy troszeczkę tej wody, na przykład polejemy, ja wiem, po litrze na roślinę. My musimy te nasze cenne okazy, bo tej wody by nam poszło mnóstwo, ja nie będę podlewał tych wszystkich tu, bo one mają wiele lat. Tutaj system korzeniowy jest dość rozbudowany i sobie daje świetnie radę. Tutaj tych drzew też nie będę podlewał. Ale te rośliny, które sadziłem na przykład rok czy dwa lata temu, i zależy mi na nich szczególnie, a obawiam się, że mogą przemarznąć, bo tym bardziej mają ten system korzeniowy płytki. Bo tak wyczytałem, tak się dowiedziałem, to trzeba je podlać. Podlać tak intensywnie, że nawet dwu, trzykrotnie możecie to zrobić w ciągu jakiegoś tygodnia. I teraz dlaczego? Te podlanie powoduje, że ta bryła ziemi dostanie tej wody. Dzięki temu tutaj zabezpieczy nam przemarzanie tych korzeni. Nawet zobaczcie taki paradoks, gdy woda zamarznie, ale ona tworzy również. Taką barierę przeciw przemarzaniu. Można to sobie łatwo wyobrazić, takie logiczne myślenie. Jak ci, którzy mieszkają, takich nazywamy potocznie Eskimosi, ale oczywiście jest to błędna nazwa. Ja Wam tutaj wyświetlę, jak się nazywa ten, ten lód. Zamieszkujący miejsca, gdzie jest bardzo zimno. Budują igla, takie z kostek lodu. I zobaczcie po, co? po to, żeby im było cieplej, żeby nie zamarznąć. I de facto tam jest cieplej. I tutaj sytuacja z, tym, z tą wodą, z tym podlewaniem tych roślin jest taka sama. My po prostu wprowadzając wodę do tej gleby, do tej sfery korzeniowej, ona ma możliwość zamarznięcia i zabezpieczenia przeciw szkodliwemu działaniu mrozu dla naszych roślin. Gdyby korzenie były suche, gdyby ziemia była sucha, to łatwo ten mróz przenika, łatwo bardzo szybko nam ta roślina może po prostu zmarznąć. I to jest taka informacja dla Was, takie przypomnienie dla tych, którzy wiedzieli, bo słońca już nie ma, nie ma upałów i wydaje nam się, że już nie trzeba podlewać, bo rośliny nie potrzebują wody. Oczywiście potrzebują ciągle, ale zdecydowanie mniej. Ale tutaj te podlewanie łączymy z zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Jeśli Macie inne pomysły, macie inną wiedzę, to napiszcie, proszę, w komentarzach, podzielcie się z widzami. Może macie doświadczenia odwrotne albo potwierdzające to, co mówię? Piszcie, proszę, w komentarzach, lajkujcie. Ci, którzy nie subskrybujecie kanału, to zapraszam. Oczywiście tych filmików teraz jest mniej, raz w tygodniu pewnie się pojawia, może dwa razy w tygodniu. No ale w okresie takim warzywniczym tych filmów jest sporo, nawet co drugi dzień. A są takie tygodnie, że i 5 filmów na tydzień. Więc myślę, że warto, bo zawsze jakaś treść może Wam przypasować, Wam się przydać. A ja kręcę te filmy, te, mówię Wam o tych informacjach w formie przypominania w formie kalendarza poprzez YouTube. Mówię o tym, co należy kiedy robić. Taka przypominajka, tak moi widzowie mi piszą, dziękuję za te przypominajki, więc cieszę się, że mogę przypominać, bo również yy, mnie też warto czasami coś przypomnieć. I wiem doskonale, że już o tej porze roku macie poodkręcane krany, wodę zastawioną. No i wtedy się przydaje, bo jednak mróz był, ja też mam tak zrobione, zobaczcie, że jest poodkręcane po to, żeby mi zawór, zawór nie zamarzł. Jeśli mam na zewnątrz takie ujęcie, ale w środku został zawór zamknięty, tu odkręcony, dzięki temu nam ten zawór nie zamarza. No ale teraz chcemy podlewać. No i dobrze mieć taki wąż, no jak ja mam na przykład na bębnie, na wózku, bo sobie przyjadę tam wodę tu zakręcę, tam odkręcę, podleję i potem łatwo sprzątnąć. No fajnie takie, takie wózki albo takie albo takie bębnowe, które można powiesić, które możecie właśnie wyciągać i automatycznie się zwijają. U mnie służy już on drugi rok, ten na tym bębnie, ten również dwa lata i na razie wszystko w porządku. Też lanca jest fajna do podlewania. Ale to tak przy okazji wam mówię, jak ja podlewam i czym. To wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę do usłyszenia i do zobaczenia.